Zimno, ale jedziemy dalej z odcinkiem w super ujebanym garażu. Koniec pitolenia, wywalamy ulepa na bok i jedziemy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Patrzymy, co temu kopku się zrobiło, podziało, żeby wreszcie, kurwa, złożyć i odpalić to chujostwo, bo normalnie szkoda słów. No dobra, ulep leży, na razie się paliwo tylko wylało z gaźnika, więc chwileczkę poczekam i poczekam, aż olej się przeleje na tamtą stronę, żeby sprawdzić, czy coś się w ogóle będzie działo, czy się nie będzie działo coś. Jakieś wycieki. Ja bym wiedział, jakby kolega mi wcześniej powiedział, że coś się zjebało z kopkiem, to jak miałem już olej spuszczony, to wtedy bym coś kurde porobił, a tak to zajebał gościu sprawę, no nie powiedział mi nic. No i takie właśnie teraz są efekty. Ale przy okazji, no jak już jesteśmy w takiej pozycji tego motoru, można to nazwać motorem, tego ulepu, mogę wam pokazać jedną bardzo istotną rzecz, która bardzo mnie wkurwiła. Mianowicie, może sobie pogląd. Gdzie tu kurwa jest śruba do spuszczania oleju? Kurwa, nie ma, no. Nie ma śruby. Trzeba przez sitko. Tutaj od tej strony jest takie duże sitko. I przez to sitko trzeba olej spuszczać. No kurwa, nie ma śruby. Co za skurczysyński pijany jakiś kurwa Chińczyk sakę się nawalił. I no kurwa, nie zaprojektował tu śruby do spuszczania oleju. Nie wiem. Nie wiem, jak to się stanęło. No ale nie ma. Dobra, odma jest wyżej, więc przez odmę się mi nie wyleje. Przez drożdżem też się nie wyleje. Przez napinacz nie. Tam jest sprzęgło mokre, ale też nie ma za bardzo się chyba przez to wylać. Bo to chwilę tak będzie leżeć, ale nie widzę, żeby się miało przez coś, przez co polać. Tu widzę, że Chińczyki kurwa też zaszalały ładnie, bo zrobiły... Ale typu jakaś kiwaczka tu jest. Ale luzy no niestety już są na tym. Sporem trzeba było to regenerować. Niestety trzeba byłoby to regenerować jako tako, ale no nie ma kasy. Nie ma kasy na to, na regenerację. Ja mówię, no elektryka jest porobiona. Porobiłem kurde dużo przy tym ulepie. Trzeba odpalić teraz, żeby ogólnie to sprawdzić wszystko, czy działa. Do tego silnika nie wiem, ile chodzi oleju. Nalałem do oczka. Tak 750 mi weszło. Takie około. Na razie żadnych wycieków nie ma. Jest dobrze. Na szczęście te silniki są bardzo proste. Według mnie przynajmniej. Więc dla takiego początkującego mechanika to radziłbym się zabrać za robotę przy motorkach. Jak ogólnie ktoś by chciał przy motorkach robić. Za robotę przy motorkach takich chińskich, bo część jest multum. Oczywiście nie do wszystkich modeli, bo są takie czasami ulepy, że ciężko z częściami, ale zawsze można jakieś zeswapować, nie? Zawsze jakieś swapo można zrobić przy Chińczyku. No i ciężko jest cokolwiek tutaj zepsuć przy robocie, no bo jest to takie śmiesznie wszystko, kurde, proste w budowie, że co to za mechanik bez czerwonego silikonu? Ja bym otwierał warsztat samochodowy, no taki z motorami i chciałbym na przykład zacząć robić przy takich motorach, to pierwsze narzędzia, jakie bym chciał kupić, no jakie bym musiał kupić do tego warsztatu, takie uniwersalne narzędzia, takie, które pozwolą mi robić jak najwięcej przy tych motorach, nie musząc dokupywać nowych narzędzi. Jak myślicie, jakie mi narzędzia będą potrzebne? Pierwsze co, dobry kaliber młotka. Drugie co bym kupił, dobry przecinak. Trzecie co, dużo trytek, bardzo dużo trytek i na końcu jakiś czerwony silikon. I byłaby robota. Zrobiłbym wszystko tymi narzędziami. Nie musiałbym dokupywać więcej. Dobra, wszystkie śrubeczki są. Pasuje teraz odbić obudowę, bo no nie, nawet nie trzeba odbijać. Uwaga, będzie się lać? Czy nie? Nie pierdolcie, że nie puści. No, jest. Wióry są? Nie ma wiórów. Jest dobrze.
Jest dobrze. Jest kurwa problem. No żeby cię krew nagła, no. O nie. Będzie problem. Ja bym chciał coś zrobić z kopkiem. Jest to wszystko... No nie, 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 nie mam siły nawet. Trzeba byłoby rozpławiać silnik cały. Jest kaplica. Kurde mele, no! Ewidentnie jest jakiś problem z kopkiem. Bo odpycha cały karter do boku. Jest coś nie tak. Na to wygląda, że będę musiał chyba wszystko rozebrać od nowa. Czemu mi kurwa gościu nie powiedział? Kurwa mać! Czemu mi nie powiedział, że jest zjebany kopek, kurwa, że próbował na hama to kopać, kurwa, to bym prawdopodobnie to rozebrał już. Rozpołowił cały silnik w pizdu. Tyle roboty. Jasny skurwysyn. Przecież ja to nigdy z tym ulepem nie dojdę do ładu. O, żeby cię krew nagła, o, żeby cię kurwa ulep w nocy koptał. Kurwa mać. A few moments later. No dobra, to witam was w kolejnym z odcinków z ulepa, no z kolejnym z odcinków. To jest ten sam odcinek najprawdopodobniej, tylko bardzo długi czas dalej w czasie, o, tak wam to powiem. Ostatnio pewnie jak widzieliście, jak robiliśmy przy końcówce od MRF-a, leżał tutaj koło kłada silnik. Niestety to był silnik od ulepa, musiałem go po raz kolejny rozebrać, tylko tym razem rozebrałem go bardziej. No niestety prawie że do śrubki, trzeba było go rozwalić i złożyć od nowa. Jak widzicie, w ramie już siedzi. Nie chciało mi się nagrywać tego wkładania, naprawdę takie przekleństwa leciały pewnie. No ja tego silnika nie wkładałem, tylko wkładał go ten tam oto, osobnik. Easy, kurwa, easy, nawet przekleństwo jednego nie było. No, ja już się tak wkurwiałem przy tym motorze, że normalnie szkoda słów. Co chwilę jakieś problemy, co chwilę, no dosłownie to co ja miałem zrobić, to zrobiłbym w 3 dni, nie? Ale co chwilę coś dochodzi i jeszcze mi czasami nerwy puszczają. Dobra, kupiłem sobie Dremla, szlifierkę wysokoobrotową. No, oczywiście, no niestety chińskie końcówki. I to tak samo, chińskie, cały taki zestaw. Musiałem zainwestować ciężko zarobione pieniądze. Takie jakieś chujostwo. Ogólnie wam bardziej bym polecał, no ja kupiłem to od razu z końcówkami. Wiedziałem, że to będzie kiepskiej jakości, ale kupiłem. Ta skrzyneczka oczywiście była w gratisie do zestawu, to dlatego jest, no nie, że specjalnie kupiłem tą skrzyneczkę. I tu mam tego Dremla. Szlifierkę wysokoobrotową, takie jakieś chujostwo. No i tutaj tym robiłem ogólnie porting, można powiedzieć, kanałów przy gaźniku. Kurde, nie widać za bardzo. Jest tutaj wstawiona ten dystans, co wam tak strasznie mówiłem, redukcja z większej średnicy na mniejszą. Jest po prostu to wszystko idealnie zrobione, żeby był gładki przepływ i zgrałem wszystkie otwory praktycznie, że idealnie. Wszystko jest w linii prostej i wszystko jest szczelne. Więc mi się wydaje, że będzie to wszystko hulać. I tu dla was będzie troszeczkę zła nowina, bo nie będzie pierwszego odpalania z ulepa. Niestety, bo wczoraj z braciakiem, tak z ciekawości, jak zrobiłem tutaj to łączenie gaźnika, to odpalaliśmy tego ulepa już pierwszy raz, więc to co wam dzisiaj włączę, to nie będzie już pierwsze odpalanie, ale nie ma nic, dużo się nie stracili, bo ulep odpalił od strzała, więc tam nic nie straciliście. Co następne, będę musiał jeszcze tutaj przepatrzyć te kable, ponieważ jest problem z, prawdopodobnie problem jest z ładowaniem. Pomyliłem tutaj kable i będę musiał to sprawdzić jeszcze, czy ładowanie ogólnie jest, bo mi się wydaje, że chyba w ogóle nie ma ładowania i będę musiał to jeszcze przepatrzyć. I
Tyle w temacie, no. Będę musiał go na razie poprzepalać parę razy, żeby sobie ta chwilę pochodził na wolnych obrotach, zanim oddam koledze. Niestety filmiku z jazdy nie będzie prawdopodobnie, chyba że w niedzielę kolega jeszcze tego motorka nie odbierze, to wtedy się przejadę na nim. Ale w sobotę pracuję, więc jak przyjadę z pracy, to już jest ciemno i się nie będę dał rady przejechać na tym. Więc no... No nie ukrywam, no jestem tak samo rozczarowany jak wy, o. dobra, na razie jeszcze to nie jest poskładane, no bo są jeszcze testy. Jeszcze muszę skrzynię biegów sprawdzić, żeby dochodzić wszystkie biegi, przynajmniej na podnośniku na razie. A potem ewentualnie na wjeździe, no kolega już przetestuje, czy to będzie chodzić, czy to będzie wkręty na obroty. Bo nie dam rady przygazowywać za bardzo, bo... Jak wiecie, no jest u mnie troszeczkę ciężko z tym, z sąsiadami zresztą, więc zbytnio tak nie gazuję, nie hałasuję wieczorami, więc no, musicie mi to za to wybaczyć. Ja tu jeszcze zakręcę akumulator, zamienię kable żółte miejscami, będziemy sprawdzać ładowanie i odpalamy rulepa, więc poczekajcie jeszcze dosłownie moment. Pietrua, przytrzymaj. Pokażę jak odpala teraz na tym rozruszniku. Pali elegancko. Rozrusznik. Rozrusznik chyba leciło. Chyciło Bendix. Bo Bendix też jest na wykończeniu. Aha. Się tak tuczę. Nie. Nie wiem, kurwa. Coś. Nie, no może ma zawór? Słychać zawory przecież. Gaźnik trzeba jeszcze będzie podregulować. Kurwa, poskładę to kapsę i nim bierze, kurwa, i testuję. Niech zaciera. Niech zaciera, No ale pali lepiej niż wcześniej, jak kaczka miał, nie? No to wiadomo. No bo wcześniej to było. No, tylko chodziło na scenie. Dobra, na razie tyle. Będziemy widzieć się w następnym odcinku. Standardowo łapeczka w górę, jak się wam podobało. Nie podobało się, łapeczka w dół. Jesteś nowy, może zasubskrybować kanał. Chętnie subskrypcję przygarnę. No i tyle. No. Możecie wbijać na kanał brata, Pitbike Ridera. Oczywiście linki są do kanału w opisie. O, Braciak jest zadowolony, że reklamę tak, robię. Jest. Co dalej z ulepem? Prawdopodobnie, no ja jak mówiłem, no nie dam rady się przejechać, kolega będzie testował. On lubi zacierać motory, więc jest w okresie docierania, może być zostać zatarty. I tyle, no. Dużo ciężkiej pracy pana MRF-a może pójść na marne. No niestety nie zobaczycie jak się na tym jeździ, w markowym KTM-ie, bo może się tu jeszcze co kuknąć. Kopka nie ma. Kopajki nie ma. Kopki nie ma i wałek się kręci. O. Musiałem wyrąbać całkowicie tryby. I teraz jest jak prawdziwy KTM w czterosuwie, czyli nie ma kopka. Nie ma. Nie. Nowe KTM-y nie mogą mieć kopka, no bo tak są upierdolili Niemcy i nie będzie kopka. To też jest KTM, więc kopka też nie może mieć. Bo jak miał kopek, to nie chciało to współgrać. Musiało zgrzytać, musiało wyjść silnik. Wszystko się robiło tylko i wyłącznie dlatego, by ten kopek wyjebał stamtąd. I wtedy, jak wywalacie kopka, motor działa normalnie. Aż wam akumulator nie padnie i musicie pchać, kurwa, w lesie. Dobra, tyle. To jeszcze z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, więc na razie, trzymajcie się.